Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury. Przewodniczącego, proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, komisja ogłosi 11 września, godzina 18 w siedzibie Rady. Całą sytuację rozpatrzyliśmy sporo spraw. Pojawiło się kilka wniosków z naszej strony do zarządu celem skierowania pismu do ZIKIT-u, między innymi sprawa ulicy Estońskiej w rejonie Parku Puchackiego, tam w zagłębieniu drogi asfaltowej po ulewach stoi woda. No, ona nigdzie nie schodzi na bok, więc prosiła się prewencję skierowania pisma do ZIKIT-u w tej sprawie. Może warto jak przypomnienie tam zrobić, bo nie da się przejść. Wróciliśmy też z prośbą o pismo w sprawie inwentaryzacji wiatr przystankowych celem zorganizowania objazdu, gdzie moglibyśmy wskazać, czy też zbadać możliwość dostawienia kilku wiatr na terenie naszej dzielnicy. Też zwróciliśmy się z prośbą o pismo do też do ZIKIT-u. Dotyczy przystanku autobusowego przy ulicy Malborskiej na wysokości szkoły, gimnazjum. Chodzi o to, aby ten przystanek, który w tym momencie jest czynny tylko i wyłącznie w czasie roku szkolnego, był przystankiem całorocznym, ale na żądanie. A jednocześnie też, żeby ZIKIT rozpatrzył możliwość uruchomienia tam przystanku z drugiej strony, czyli żeby w rejonie szkoły można było również jechać w kierunku Kudwanowa spod szkoły. Wiadomo, że przy samej szkole nie ma takiej możliwości, żeby powstał przystanek, ale może on powstać 30 metrów wyżej albo niżej. Takie rozwiązania w naszej dzielnicy funkcjonują, więc to jest taka nasza prośba. Przyjęliśmy kilkanaście pism do wiadomości, przygotowaliśmy dzięki pani Karolinie kilka projektów uchwał, zaopiniowaliśmy je. I również pojawiła się w naszej teczce sprawa dotycząca opinii ulicy Czajna. Ulica Czajna, tam jest koncepcja budowy drogi, ponieważ ta koncepcja jest dość obszerna i w naszej ocenie wymaga dalszych konsultacji. Komisja odstąpiła od wydania opinii w chwili obecnej. Uważamy, że ta sprawa wymaga większych konsultacji. Nie chcemy opiniować pozytywnie czegoś, o czym nawet my czy strona miasta nie miała czasu rozmawiać z mieszkańcami tam na miejscu. A w koncepcji widać, że właściwie 80% mieszkańców utraciło fragmenty swoich działań. Więc nie chcemy tego ogrodzenia, przesunięcia ogrodzeń, bo w dwóch przypadkach nawet jest to bardzo blisko ściany droga przechodziła, więc tym bardziej nie chcemy wydawać opinii, bo po prostu się wstrzymujemy, bo moglibyśmy ewentualnie wydać negatywną, a to nam wstrzymuje pracę, więc uważamy, że to wymaga dalszych rozmów. I tyle. Po godzinie zakończyliśmy to się. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Proszę Pan. Dziękuję bardzo. Mam tylko prośbę do Szanownej Komisji, jeżeli będziecie Państwo robić objazd przystanków, to zwróćcie uwagę, jak one są zaśmiecone, szczególnie przystanki tramwaj. Jest to spowodowane tym, że firma sprzątająca nie sprząta, tylko oddmuchuje na to. I to wszystko zostaje, a gmina płaci firmie za sprzątanie. Owszem, kosze są opróżniane, widziałem to osobiście, natomiast resztę odkurzacz idzie zamiast wciągnąć, to wytyka zamki. No i reszta zostaje na pewno. Ktoś z Państwa jeszcze? Pan Rozbatelnik. Ja mam takie pytanie do Pana Przewodniczącego. Ja się do Pana zwracałem. Na dużym głównie Pan mieszkaniec Piasku Wielkiej Kłóca Czajna 20 w sprawie zamontowania rampy. Ale żałowo po prostu pokrycie kosztów części po prostu jeszcze kamienia rampy wyżej tam Czajnie zainstalowało. Zostało stosowanie z tam sytuacja jest taka, że w tym momencie Czajna powinna inwestycja już najpóźniej w październiku ruszyć. Półtora tygodnia temu widziałem się z wykonawcą tu w dzielnicy przy okazji odbioru wysięgników dotyczących wysłuchu.
I ja ten plan oglądałem i uzgodniliśmy, że w tym momencie, gdybyśmy chcieli jeszcze dokonywać zmiany w planie, to w tym roku nie wykonalibyśmy w ogóle tej inwestycji, czyli tych dwóch czy trzech lat nie postawilibyśmy w tym momencie. Natomiast no, zima będzie czasem, kiedy wszyscy będziemy mogli zobaczyć, czy jest potrzeba na tym etapie stawiania kolejnej lampy, zwłaszcza, że pojawia się koncepcja w ogóle budowy tej drogi. Ale nie, bo to chodzi o czajną boczną, bo oświetlenie to jest czajna boczna, bo nie boczne rozumiane. Ja mówię o czajna 20. No to boczne. Tam bandur. To nie jest bo. To nie jest boczne. To jest bo zadanie boczną. Ja panu przedstawiłem tam leśny rysunek do tego mieszkańca. A tu miała być kolejna lampa w ciągu tych lat. Tak, się przeciągnąć dalej jedno lampę. Od numer czajna 20. Tak, tak. No i w tym momencie nie możemy, jeżeli byśmy podjęli decyzję tutaj w Radzie, że zmieniamy plan, to w tym roku nie wykonamy tego zadania w ogóle. No więc uzgodniliśmy, że panowie normalnie, zgodnie z naszym tutaj podjętą uchwałą, realizują ten projekt, tak jak to jest ustalone, zgodnie z tym projektem. Natomiast na wiosnę wrócimy do tematu, czy w przyszłym roku staramy jeszcze jeden po prostu słup na końcu i podciągamy. Panowie mówili, że z punktu widzenia technicznego nie ma problemu, i to rozeznali, bo nawet chodzili tam. Natomiast mówię już w tym momencie, szkole naszych pieniędzy, bo na przepadku. Tylko dopytam, bo ten człowiek do mnie dzwonił. Kiedy nam dyżury. Chodzi o to, czy jest taka możliwość, może się te przydatek wiadomość na przyszłość, że mieszkaniec deklaruje, że pokryje koszt. Pan mówi, że generalnie to sprawa otwarta. Jeśli chodzi o mieszkanie, że jest taka sprawa otwarta. Z Zikitem nie rozmawiałem na ten temat. No z tego względu, że i tak tę sprawę odłożyliśmy na wiosnę. To, no, czy myślę, że jeżeli będzie dzwonił, po prostu trzeba mu takie informacje udzielić, że w tym momencie, żeby nie stracić tych trzech słupów, tych trzech lat, bo tam jest mniej słupów, to realizujemy to, co już na ten rok zaplanowaliśmy. W przyszłym roku się może w przyszłym roku, tak. Okay, to jesteśmy umówieni z wykonawcą, że po wykonaniu będziemy oglądać. Wtedy będziemy rozmawiać, kto zaplanować to. Tutaj na posiedzeniu komisja przygotuje projekt odnośnie wykonania tego jednego słupa. No to oświetlenia i rada podejmie taką uchwałę, no to będziemy dostawać. Dziękuję. Ktoś z Państwa radny jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nikt. Zanim przejdziemy do projektu uchwały w sprawie umowy najmu dachu gminy nr 28, tutaj do tego projektu także został dołączony wniosek o odstąpienie od umowy określonego w paragrafie 19 ust. 4. Wniosek spełnia wymogi regulaminowe. W związku z tym zanim jeszcze poddam pod głosowanie, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos w sprawie wniosku, to proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę bardzo. Osiemnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym wniosek został przyjęty. I podpunkt A, projekt uchwały w sprawie umowy najmu dachu, to prosiłbym pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, opinie się pozytywnie zawarte przez gimnazjum nr 28 kolejnej umowy najmu części dachu budynku przy ulicy Bujaka 15 z przeznaczeniem na stacje bazowe telefonów komórkowych. Tak jak to było poprzednio, otrzymaliśmy badania dotyczące promieniowania wykonane przez instytucję państwową. Wyniki badań są pozytywne, zgodne z normami, stąd też podjęliśmy głosowanie na temat wydania opinii. Dobrze. I opiniujemy pozytywnie. Dziękuję. Otwieram w takim razie dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt tej poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały do druku 8013. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Trzynaście. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, cztery. Tym samym uchwała została nie podjęta.